Panie profesorze, zawsze pan z jakimś takim dużym ładunkiem optymizmu wspomina swoje najmłodsze lata, te, które pan pamięta oczywiście, czyli no, taką młodość, pierwszą młodość. Och, człowiek pamięta dzieciństwo też. To na pewno bardzo ważny okres w życiu, bo my wiemy, że wtedy się człowiek formuje. Ale oczywiście nie wszystko się pamięta, ale pewne obrazy utkwiły w mojej głowie. Dość wczesne. Wczesne. Miałem chyba 5 lat, kiedy mama czytała mi Cervantesa, Don Quixota. Byłem bardzo przejęty tą historią i zacząłem rysować. Wtedy pamiętam, rysowałem namiętnie wiatraki i Don Quixota, który atakuje wiatraki. I takie trochę łobuzerskie wspomnienia, także ulęgałki gdzieś tam u sąsiada. O, tam o ulęgałkach czy o śliwkach nie będę mówił, ale rzeczywiście tam śliwki u Chalecki, gdzieś tam był taki mająteczek ogrodzony żywopłotem ze śliwek. Także można było trochę tych śliwek pozbierać, ryzykując. Ale to jest drobny szczegół. Ważniejszy dla mnie jest problem mojej pierwszej edukacji. Bo ja miałem lat 6, kiedy moja mama posłała mnie do szkoły. Szkoły ćwiczeń, bo to w Święcianach, na północ od Wilna, daleko, na dalekiej prowincji polskiej, było liceum pedagogiczne, które miało szkołę ćwiczeń. Czyli eksperymentalną szkołę dla przyszłych nauczycieli. No i ja pobyłem w tej pierwszej klasie 2 tygodnie i przesadzono mnie do drugiej klasy. Czyli oceniono właściwie, tak? Wracam do domu i mówię, mamo, mamo, jak tak pójdzie dalej, to do Bożego Narodzenia szkołę skończę. A kaligrafii się pan kiedy uczył? Wtedy? Tam właśnie, tam. To takie były małe lekcje pisania poprawnie, czyli kaligrafii. Myślę, że potem jeszcze ten moje doświadczenia obcowania ze sztuką w ogóle przyczyniły się, że ja przywiązuję pewne znaczenie do litery, do pisma. Może to jest też i rezultat peregrynacji wschodnich, bo ja przejmowałem się hieroglifem czy kaligrafią azjatycką, no to rodzaj sztuki gestu, bardzo bliski malarstwu, że uważam, że pismo jest malowaniem, jest to rodzaj sztuki wizualnej. Przyszło panu zmierzyć się z takimi okolicznościami, które niósł Związek Sowiecki na tych terenach, na których pan mieszkał, bo jeszcze pan wtedy mieszkał na terenach dzisiejszej Białorusi. Ta wojna została mi w Lidzie. Wojna została w Lidzie. Ojciec mój uciekł furmanką, przykryty słomą, przez słabo jeszcze pilnowaną granicę na Litwę wtedy. A ja uciekłem do swoich dziadków, do takiej małej miejscowości Nowojelnia, bo ulegliśmy rozproszeniu z obawy, że nas wywiozą. I to był okres taki bardzo dramatyczny. Trzeba było się ukrywać? 39 rok, już tak. Ojciec miał niedobrą hipotekę, bo był żołnierzem Wojska Polskiego w latach 20. operacji wojny z bolszewikami. I miał w ogóle niedobrą rodzinę, bo miał brata księdza, brata oficera, ojca jakiegoś starego szlachcica i tak w ogóle wszystko razem sprzyjało temu, że on był prześladowany przez reżim sowiecki. W końcu trafił w ręce
i po pobycie śledztwie w więzieniu nowogródzkim został wywieziony do Kotlasu na ciężkie roboty leśne. Wytrzymał tam niecały rok i na Boże Narodzenie w 1945 roku zmarł, mając lat 46. Młodziutko. Tak. A był pacyfistą. Był takim liberalem i pacyfistą. I tak się złożyło, takie były losy. A ja się uchowałem, ucząc się, powiem teraz, to zabrzmi może niezbyt pięknie, ale oportunizmu, dostosowania się do warunków. Musiałem często trzymać język za zębami albo kiwać głową wtedy, kiedy w duchu nie kiwałem. No, jest taka książeczka z tej wsi Krzyże, z tego pobytu, gdzie pan szkicuje portrety mieszkańców. Tak, te rysunki, ich się kilkanaście zachowało, one są zebrane dzięki panu Kasowi w zbiorach muzeum w Pranie. Tak. Cały czas robiłem do szuflady. Parę obrazów namalowałem, które mogą mieć swój charakter taki oficjalny. A między innymi powiem, że namalowałem rodziny osadników, osadnicy w Krzyżach. Ten obraz przez jakiś czas był nad Muzeum Narodowym, potem zesłano go w okresie pewnych tam perturbacji do Muzeum w Zielonej Górze, ale jest z chlubą Muzeum w Zielonej Górze dzisiaj. Namalowałem obraz Łódź 1905 rok. Nie wiem, gdzie jest ten obraz, ale bardzo go lubiłem i lubię nadal. Z takich parę obrazów zostało z tego okresu, głównie pozostały te rzeczy, które robiłem do szuflady. A chcąc być wolnym od zamówień i takim mając uprzedzenie wobec rynku sztuki, ówczesnego oficjalnego rynku sztuki, przerzuciłem się na sztuki użytkowe. I musiałem zarabiać, więc robiłem pawilony targowe, wystawowe, robiłem książki, najpierw dla dzieci, potem dla starszych. Robiłem scenografię, czyli pracowałem w dziedzinach sztuk wizualnych. Zgodnie zresztą z zasadą mego profesora Władysława Strzemińskiego, który powiadał, nieważne są media, ważny jest program, postawa, wszystko, co dzieje się wokół nas. Po tym, jak profesor Mieczysław Poremski nazwał to pięknie ikonosferą, czyli wszystko, co się dzieje wokół nas, powinno być objęte zainteresowaniem artysty i działaniem artysty. Dlatego też ja robiłem wiele tych dyscyplin użytkowych. A jak pan wspomina ten czas, to już 68 lat temu było, kiedy został pan asystentem. No, to dawna sprawa, wie pan. Ja przyjechałem do Krakowa z Łodzi po 2 latach pracy ze Strzemińskim. Z Strzemińskim wiązały mnie nie tylko stosunki pedagog-uczeń, ale też i prawie człowiek bliski, bo on pochodził z Mińska, tak jak moja rodzina, mój ojciec. Szedł do Korpusu Kadetów Carskich razem z moim stryjem Karolem. Mieliśmy jak gdyby wspólne korzenie, właśnie te wschodnie. No i ja byłem bardzo przejęty jego teorią taką porządkującą historię widzenia i interpretacji sztuki, i rozwoju formy. To była bardzo specyficzna, ja już nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach, bardzo specyficzna teoria, która wielką wagę przywiązywała do postępu, do wynalazczości, do odświeżania środków artystycznych. I to decydowało o klasie artysty, a nie
nie zamawiający, nie temat nawet. Czyli była w tym taka artystyczna innowacyjność, jak na tak, jak na owe czasy, tak. On zresztą był autorem pierwszej polskiej wystawy awangardy w Wilnie w roku 23, z Kajruścisem po powrocie z emigracji, czy po powrocie z, właśnie nie z emigracji, tylko po ucieczce, czy wyjeździe z Rosji Sowieckiej. Tam miał kontakty z awangardą, bo był zbliżony do Malewicza na przykład, do tych ówczesnej, bardzo interesującej, ważnej awangardy rosyjskiej. A więc tak mówiąc, przyjechałem do Krakowa naładowany energią i mając lat 20, byłem apostołem awangardy europejskiej. Wygłaszałem odczyty na Placu Szczepańskim i mój profesor, ówczesny rektor Eugeniusz Ebisz powiedział, że to jajo jest mądrzejsze od kury, że on myślał, że Strumilo to jakiś filozof grecki, bo to Strzemiński, pisząc teorię widzenia, powoływał się na jego pracę. Faktycznie ja mu pomagałem opracowywać linię grecką itd. No, w każdym bądź razie profesor, widząc, że ja jestem niebezpiecznym studentem, zaoferował mi asystenturę. Natomiast ja zorganizowałem koło samokształceniowe w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zgromadzili się najbardziej aktywni i oczekujący jakichś przemian czy odnowienia sztuki studenci. Naszym attaché prasowym, rzecznikiem prasowym był Andrzej Wróblewski, znakomity zresztą malarz, niezwykle mądry chłopak. Naszym członkiem był również Andrzej Wajda i Walerian Borowczyk. I to było pierwsze zetknięcie się Wajdy z teorią Strzemińskiego i z jego poglądami. Bardzo to, myślę, że to zaważyło w jakiś sposób na dalszych losach Wajdy, bo on poszedł, idąc w kierunku tej sztuki służebnej, aktywnej, poszedł na fotografię filmową, na film. I to, bo to było bardziej doraźne i bardziej kontaktowe niż to malarstwo, które było malarstwem. Ale ciągle pozostawało w tej sferze wizualności. Wizualności, tak. Tak, no i to, a muszę panu powiedzieć, dla mnie to jest mistyczne i magiczne, że właśnie ostatni film Andrzeja Wajdy dotyczy Strzemińskiego, Po widoku Strzemińskiego. Dla mnie to jest taka wielka klamra, która to wszystko zamknęła. Panie profesorze, we wszystkim, co pan robi, przynajmniej ja tak sądzę, jest takie echo tych pańskich podróży na wschód, do Tybetu, Nepalu. Wie pan, tak się złożyło, że człowiek, mówi się, jest kowalem własnego losu, czy coś, czy człowiek panuje nad swoim losem. Częściowo. Dlatego, że są jakieś konieczności czy sytuacje, zdarzenia, które nim powodują albo zmuszają do jakiegoś postępowania. No, nie jest to może tak, jak wymyślił Calvin, że jesteśmy dziećmi predestynacji, przeznaczenia, że w Księdze Życia już jest wszystko napisane, nie mamy od początku do końca. Nie. Pan Bóg dał nam wolną wolę, więc możemy modyfikować to troszeczkę. Ale pewne konieczności się zdarzają. Mnie wysłano w roku 54 w taką wielką podróż wschodnią do Chin w delegacji kulturalnej na 5-lecie Chińskiej Republiki Ludowej. A można powiedzieć, no przywilej, byłem zdolnym, młodym człowiekiem, dobrze zapowiadającym się. Ale w tej grupie byli ludzie już dojrzali, tacy jak Jan Kot, późniejszy szekspirolog, tacy jak Smędzianka, pianistka, Stefania Wojtowicz, śpiewaczka i działaczka Solidarności, tacy ludzie jak Breza, autor książki o Watykanie, czyli ludzie bardzo już dojrzali i wartościowi, także ja się nie wstydzę tego, że byłem w takiej delegacji.
No i zwiedziliśmy całe, absolutnie całe Chiny, bo mieliśmy do dyspozycji samolot. Piłem wódkę, jak to się mówi, u Mao Tse-tunga i strzelałem. Ale opowiem przy okazji o czymś, co jest facetne, a niezwykle w moim życiu. Otóż chciałem zobaczyć, jak się maluje, jak pracuje się chińską techniką na chińskim papierze, chińskim pędzlem, chińskim tuszem. I powiedziałem, zawieźcie mnie do najwybitniejszego malarza chińskiego. I zawieziono mnie do mistrza Chi Baixi, który wtedy wydawał mi się zgrzybiałym starcem, miał tyle lat, co ja dzisiaj, czyli 90. I mistrz Chi Baixi namalował ogromny taki obraz, kwitnące gałęzie, kwiaty, jakieś coś, i zadedykował mnie. A ja cały czas miałem lajkę i cały czas pstrykałem każdą fazę jego pracy, od pierwszego postawienia pierwszej plamy do końca, do dedykacji. Zwinąłem to, otrzymałem to, zawiozłem do Polski, schowałem w Warszawie ciasno, bo mieszkanie ciasne, za szafę. Trzymałem ten obraz za szafą parę lat, a potem mój przyjaciel czy znajomy, nie wiem, przyjaciel może za dużo, ale dobry znajomy, Andrzej Wawrzyniak, organizował Muzeum Azji i Pacyfiku. To ja mówię, Andrzej, słuchaj, ja ci dam taki obraz, mam taki obraz. I dałem mu ten obraz. Ten obraz też gdzieś tam w jego archiwum leżał, w tym archiwum tego muzeum. Dałem negatywy i materiały fotograficzne, dokumentacja powstania. Potem kiedyś chciałem nawet zrobić jakieś odbitki, to nie mogli znaleźć tego, gdzieś to zagubili. Koniec, nie ma. Ale tak naprawdę to Muzeum Azji i Pacyfiku powstało dzięki panu również. Że nie, może nie, no Wawrzyniak. Ja tam się dokładałem, bo byłem członkiem Rady Naukowej. Dałem tam już, skoro mówimy o tym, około 100 egzemplarzy ceramiki Azji Środkowej, Chiwa, Buchara, Samarkanda. Bardzo dużo tanek, malarstwa azjatyckiego, jamańskiego. Różne eksponaty. No i rysunki. Ja tam, u nich jest około 400 moich rysunków z podróży z Azji. Czyli... No to wszystko wystarcza, żeby powstało muzeum. No nie, w każdym razie to znaczyło kiedyś. Ale wracając do tej przygody z Chi Baixi, ja parę lat temu, chyba dwa lata temu, biorę pismo Art Review, które traktuje o ruchu i o cenach dzieł sztuki na świecie i czytam, że współczesne malarstwo chińskie jest niezwykle cenione na rynku światowym, że ostatnio sprzedano pracę Chi Baixi za 160 milionów dolarów, a praca Kwiaty tam i Tygrys kosztowała 16 milionów czy tam coś dolarów. W związku z czym ja myślę sobie, telefon do pani dyrektor, nowej dyrektor muzeum, pani Wasilewska. Czy macie jeszcze Chi Baixi? On mówi, mamy. No to pilnujcie go, bo być może on jest więcej wart niż budynek, w którym jesteście. I okazuje się, że znalazły się i fotografie, i wszystko. I Chi Baixi został zamknięty pod szkło pancerne. I ja chciałem go wypożyczyć do Muzeum Manga w Krakowie na obecną moją wystawę, to nie dali tego, bo to jest bardzo cenny eksponat. Czyli takie przygody miałem w życiu. Panie profesorze... Mógłbym być zamożnym człowiekiem. No właśnie to chciałem powiedzieć, że w gruncie rzeczy... Ale i tak jestem bogaty. Bogaty przez to, że przeżyłem coś takiego. Później było już w umyśle to szukanie miejsca, takiego ostatecznego, takiego prawdziwego. To nie później, nie, to tak później nie. Ja, moja historia jest dość skomplikowana. Ja wie pan, najpierw to chciałem, zrobiłem jachtowego sternika morskiego. Interesował mnie świat, chciałem płynąć wokół Europy. Jeszcze nie było mowy o miejscu, ale budowałem jacht, który został zbudowany, a w międzyczasie zamknięto Polskie Morze w 1949 roku. Jacht poszedł na Goplo i tam zgnił.
a ja się przeniosłem na Mazury. Przeniosłem się na Mazury dlatego, że Mazury przypominały mi najbardziej ziemię wileńską i nowogródzką, a poza tym były do wzięcia. Wtedy były puste, czyste, piękne, niezdewastowane przez te inwestycje, które tam narosły. To była bardzo piękna ziemia i piękni ludzie w gruncie rzeczy, bo tam było trochę autochtonów, z którymi się przyjaźniłem, rybaków. Byli osadnicy, z którymi też miałem wspólny język. I tam się dobrze czułem na Mazurach przez wiele, wiele lat. A poza tym Niedźwiedzi Róg to taka bliska nazwa. To już jest druga moja osada, bo pierwsza to Krzyże, a potem mieszkając już w Warszawie na tym Krzywym Kole, tęskniłem do Mazur i zacząłem budować dom na Niedźwiedzim Rogu. W ładnym, cudownym miejscu, taka windułga na skraju jeziora. Jak powiedziałem, Danusiu, ja tu zbuduję dom, to moja żona zaczęła się tarzać ze śmiechu na kocu, bo mieliśmy 20 zł. Ale powstał. Ale przez 10 lat własnej pracy ten dom powstał. I bardzo się nim cieszyłem. On dużo mi dał radości, ale tam się wszystko zaczęło zmieniać. Droga stała się ludna, na plocie stali ludzie, od jeziora przyjeżdżali, w jeziorze sienice i brud, hałas się zrobił. We wsi, w której byłem tylko ja jeden, a potem Jan Kręc, to nie wiem, z 50 domów nowych zbudowano. Czyli ja po ekskapadzie nowojorskiej postanowiłem, mając parę groszy odłożonych, postanowiłem kupić własną ziemię, bo tam miałem niewielki kawałek, który mi nadleśnictwo stale okrawało, także został mi dosłownie dom i kilka metrów naokoło. No i szukałem właśnie miejsca, które będzie już kwaterą.